Jest 27 grudnia 2018 roku. Właśnie dziś jest ten dzień setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Obchody przed nami, gęste niebo, które no niestety nie pokazuje promieni słońca, ale to nic. Jest godzina 10:06. Znajduję się przy rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego w Poznaniu i moim celem jest teraz pobiec w tym kierunku. Mam zamiar udać się na cmentarz swojego pradziadka Michała Churysza, który był powstańcem wielkopolskim i mam nadzieję, że ten bieg sprawi mi nie tylko przyjemność, ale hołd dla mojego pradziadka oraz powinność patriotyczną. Czuję się bardzo dobrze. Jestem ubrany tutaj w strój patriotyczny. Dwa zegarki są przygotowane, żółty i czerwony. Żółty będzie mierzył odległość, natomiast czerwony będzie pokazywał mi czas. Zaraz chowam telefon, biegnę w linii prostej. No i co? Chwała i cześć powstańcom! Cześć i chwała powstańcom! 27 grudnia 2018 roku. Będzie mi towarzyszyć muzyka. Nie wiem, czy widać, o, muzyka powstańcza. Chodzi o to, żeby te chwile spędzić z patriotyzmem, z muzyką powstańczą. No i teraz właśnie są chwile grania gitarą elektryczną Paderewskiego. Zobaczymy. Przechodzę na drugą stronę i będę biegł po chodniku. Nie ma dużo świateł, skrzyżowań, zobaczymy jak to pójdzie. Jestem. Zajęło mi to 28 minut 16 sekund. Wynik tu nie jest najważniejszy. Chodzi o symbol. No nie ukrywam, że zmęczyłem się. W pewnych momentach forsowałem wysokie tempo, potem zwalniałem. Dystans był dla mnie dobry i znalazłem się 27 grudnia 2018 roku u stóp mogiły mojego kochanego pradziadka Michała Churysza i cieszę się, że wykonałem ten gest w imieniu całej rodziny. A więc będąc na cmentarzu Junikowskim 27 grudnia 2018 roku chcę oddać hołd mojemu pradziadkowi, ale także innym powstańcom. Tu widzimy chorągiew. Niestety nie udało się zorganizować na ten czas chorągwi, ale zaraz pójdę po znicze i po kwiaty i też na pewno oddam tym sposobem hołd mojemu pradziadkowi. Będę przestrajał grób, tak obecnie wygląda. Za chwilę znajdą się elementy patriotyczne. No, tutaj mam to pokazane na razie w tym aspekcie. Zaraz będzie tutaj ułożone to na mogile. 27 grudnia 2018 roku, setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego i na cmentarzu zasłużonych Wielkopolan odbywa się teraz złożenie kwiatów u stóp grobu pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego, generała Stanisława Taczaka, a ja będąc na cmentarzu Junikowskim oddaję hołd swojemu pradziadkowi Michałowi Churyszowi, który również był powstańcem wielkopolskim, miał życie przez doznania wojenne bardzo utrudnione, między innymi musiał żyć z odłamkami kuli w sercu, ponieważ wtedy stan medycyny był na takim poziomie, że nie pozwalano robić operacji na sercu, więc dziadek aż do śmierci musiał chodzić z tą kulą w sercu. No i co nie trudno się domyśleć, był inwalidą wojennym. Tutaj aranżacja w kolorze biało-czerwonym Polski. Mamy znicze w kolorze biało-czerwonym, mamy symboliczny wieniec w kolorze biało-czerwonym i taki oto wspaniały, symboliczny znicz z orłem w koronie dla powstańca wielkopolskiego, dla Michała Churysza. Dziadku, oddaję Tobie cześć i chwałę, Tobie i wszystkim powstańcom za to, co zrobiliście 100 lat temu. My dzisiaj możemy mówić swobodnie w języku polskim, być wolnymi i cieszyć się Polską. Cześć i chwała!